Mówmy o tym. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Zajrzałem dzisiaj do Facebooka, swojego Facebooka. No i co się ukazało? No ukazało się fragment filmu Kabaret. I ten fragment, który jest chyba najbardziej poruszający, kiedy młody człowiek, blondyn o wyglądzie cherubinka, śpiewa tą najsłynniejszą z tego filmu pieśń Jutro należy do mnie. I sobie tak pomyślałem, czy to ma związek przypadkiem z tym, co stało się w Europie, że w kilku krajach, dużych krajach europejskich, bardzo mocna prawica tak naprawdę osiągnęła bardzo dobre wyniki wyborcze. Czy oznacza to, że historia może się powtórzyć? Nie, 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 proszę Państwa, nie straszmy się. Mam nadzieję, że nie. A moim gościem jest pan profesor Rafał Pankowski, Collegium Civitas, zastępca redaktora naczelnego magazynu Nigdy Więcej oraz koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. Dobry wieczór, panie profesorze. Przepraszam, długie przedstawienie, ale uważam, że należało wyjaśnić naszym słuchaczom. Panie profesorze... Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Czy rzeczywiście ta pieśń z Kabaretu Jutro należy do mnie może zwiastować coś, co w Europie może nastąpić? Zacznę od pewnego zastrzeżenia. Szklanka może być do połowy pusta albo do połowy pełna. Na pewno problem skrajnej prawicy, ugrupowań radykalnych, nacjonalistycznych, rasistowskich jest realnym problemem i to, co zdarzyło się przy okazji ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, oczywiście to nam potwierdziło. Po raz kolejny zresztą. Ale to powiedziawszy, no, pamiętajmy, że jednak zdecydowana większość naszych europejskich współobywateli nie poparła skrajnej prawicy, więc to fakt, że skrajna prawica no, jakby wzmocniła swój stan posiadania, swoje wpływy polityczne, zwłaszcza w niektórych ważnych krajach europejskich, mowa przede wszystkim o Francji, ale nie tylko. To prawda, ale no, w dalszym ciągu... To jest Francja, to jest Austria, to są Niemcy, to jest Belgia. Tak jest, ale w dalszym ciągu, podkreślmy, no nie jest to siła, która mogłaby w jakikolwiek sposób na razie przesądzić o przyszłości Europy. Powiedział pan na razie, właśnie. W latach 20., w końcówce lat 20. ubiegłego wieku też patrzono na ruchy nacjonalistyczno-prawicowo pseudosocjalistyczne, prawda? No, na razie to oni nam nie zagrażają. Europa jest demokratyczna, doświadczenia I wojny światowej, no nie, to jest niemożliwe. No, a co się stało? Mhm. Na pewno bardzo wiele będzie zależało od determinacji, od poziomu świadomości politycznej, ale powiedziałbym także etycznej, otoczenia politycznego, społecznego, skrajnej prawicy, czy elit politycznych, głównego nurtu demokratycznego w Parlamencie Europejskim, w wielu innych instytucjach, także w rządach europejskich, rzecz jasna. Bo to, co się zdarzyło w Europie w latach 20. i 30. i ta tragedia, do której ten proces doprowadził, wynikało nie tylko z realnego, masowego poparcia ruchów faszystowskich i nacjonalistycznych, ale także z przyzwolenia ze strony elit politycznych, które uważały, że po pierwsze mogą problem bagatelizować, a po drugie, że mogą w jakiś sposób wykorzystywać rosnącą popularność ruchów skrajnie nacjonalistycznych i faszystowskich w jakichś swoich celach. I jak wiadomo, Hitler i NSDAP nigdy w większości w wyborach w pełni wolnych i demokratycznych nie zdobyli. Hitler został kanclerzem Niemiec dzięki porozumieniu z konserwatywnymi elitami niemieckimi.
I to jest, myślę, bardzo ważne. Tak? Ważna jest nie tylko realna siła polityczna danego ruchu, ale ważna jest także reakcja otoczenia politycznego, która no, jest tutaj kluczowa i decydująca. I jeżeli świadomość innych sił politycznych, elit politycznych, ale także no, wszystkich nas jako obywateli Unii Europejskiej, jeżeli ta świadomość demokratyczna będzie wystarczająco mocna, to myślę, że skrajna prawica nie będzie miała szansy na jakiś znaczący wpływ na losy Europy. Ale to oczywiście pytanie wciąż otwarte. Z drugiej strony, czy Europa się czegoś nauczyła tak naprawdę, no bo to, co się wydarzyło w latach 30., 40., czyli II wojna światowa, to przecież jest światowa makabra, europejska makabra, rzecz absolutnie niedopuszczalna, to, co się wydarzyło. To jednak się wydarzyło i czy wyciągnęliśmy jako Europejczycy z tego nauczkę jakąkolwiek. Bo biorąc pod uwagę to, że padają głosy na przykład, że ci są źli, bo są inni, a ci są jeszcze gorsi, bo mają inne preferencje, na przykład seksualne. To już było. To już przerabialiśmy. Tak, oczywiście mijają lata i siłą rzeczy coraz mniej jest wśród nas osób, które no, bezpośrednio doświadczyły zbrodni faszyzmu czy były ich świadkami. I także ten przekaz pamięci, najbardziej elementarnej pamięci w rodzinie, tak, czy w szkole chociażby, on no, nie jest przekazem tak żywym, jak był słabnie on ten przekaz w pierwszych latach czy dekadach po II wojnie światowej. Oczywiście. Na pewno po roku 45 trudno było sobie wyobrazić, że ruchy mniej lub bardziej wprost nawiązujące do tradycji faszystowskich mogą odzyskać jakąś znaczącą, prawda, pozycję, jakąś popularność w dającej się przewidzieć przyszłości. No ale właśnie ze względu między innymi na upływ czasu tak się niestety dzieje. Przy czym no powiedzmy wprost, dzieje się tak także w naszym kraju, który przecież jest krajem w sposób bardzo szczególny, doświadczony tą tragedią. I to jest właśnie zadziwiające, panie profesorze. Tak, tak, to jest akurat smutne na pewno. To powiedziawszy, znowu nie powinniśmy oczywiście generalizować. Także jeżeli mówimy o tym, że nacjonalizm jest ideologią popularną wśród wielu młodych Polaków, no to nie oznacza, że wszyscy młodzi Polacy wyznają poglądy skrajnie prawicowe czy nacjonalistyczne. Ale problem jest. A czy może być tak zwany pozytywny nacjonalizm? Bo nacjonalizm, można powiedzieć, że to jest z drugiej strony patriotyzm. Mocne zaangażowanie patriotyczne. A u nas nacjonalizm jest używany w sposób pejoratywny. Jak ktoś jest nacjonalistą, to jest uważane za, no, nacjonalista. No, w różnych językach oczywiście, tak, w różnych językach i w różnych tradycjach oczywiście to słowo ma różny kontekst i różne konotacje. Ja myślę, że akurat w języku polskim mamy dość mocno zakorzenione to rozróżnienie pomiędzy patriotyzmem pojmowanym pozytywnie, a nacjonalizmem postrzeganym negatywnie jako ideologia nienawiści. O tym pisał Jan Józef Lipski chociażby i prawda, wielu innych bardzo, bardzo ważnych autorów. I ja myślę, że to rozróżnienie w polszczyźnie jest rozróżnieniem wartościowym, które warto pielęgnować. Panie profesorze, no dobrze, a pan obserwuje różne tego typu ruchy, zjawiska polityczne, partie polityczne i grupowania, które no, posługują się swoistym językiem. Proszę mi powiedzieć, co jest w tych ruchach, że młodzi ludzie są tak mocno zainteresowani? Bo te wybory do parlamentu, ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego pokazują, że rzeczywiście młodzi ludzie takimi ruchami są zainteresowani. Myślę, że w
faszyzm, czy neofaszyzm, czy skrajną prawicę współczesną można opisać jako, jako ideologię, jako pewną wizję totalnej homogeniczności kulturowej. Z tym dążeniem do totalnej homogeniczności, jednolitości kulturowej wiąże się oczywiście wrogość wobec wszelkich mniejszości, czy to etnicznych, czy to kulturowych, czy to seksualnych, czy innych. Wiąże się z tym wykluczenie, a często po prostu agresja, czy przemoc wobec wszelkiej odmienności. I myślę, że to jest no, niestety wizja, taka bardzo prosta, prymitywna wizja, która czasami okazuje się wizją atrakcyjną dla ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, jakoś w świecie zagubionych, jakoś zagubionych w świecie wartości zwłaszcza. I to może być, jak sądzę, wizja atrakcyjna dla ludzi, którzy odczuwają pewien niepokój w kwestiach tożsamości. I myślę, że ten niepokój dotyczący kwestii tożsamościowych, on jest jakby realnym niepokojem dla wielu. I nacjonalizm, czy tego rodzaju ideologie jak rasizm w pewien sposób proponują rozwiązanie dylematów tożsamościowych w taki bardzo prosty sposób. My jesteśmy lepsi, oni są gorsi. Poprzez tak? przynależność do grupy afirmowanej, prawda, uznawanej za lepszą od innych grup. Myślę sobie, że wynika to też chyba z tego, że to, co mówiliśmy kilka minut temu, że zapominamy o pewnych zdarzeniach. Być może w naszej edukacji, społecznej edukacji, ja nie mówię tylko szkolnej, społecznej edukacji, ten element wspomnieniowy tego, co się działo w latach II wojny światowej, jest za mało eksponowany i tak naprawdę nasza świadomość jest coraz mniejsza. Przez to ja nie wiem, czy na przykład wycieczka do Auschwitz jest rozwiązaniem pokazującym, czym to się może skończyć. Myślę, że taka wizyta może być bardzo, bardzo ważną wizytą, ważnym doświadczeniem edukacyjnym, wychowawczym, ale potrzeba dużo więcej. No właśnie. I tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, edukacja to nie tylko to, co się dzieje w murach szkoły. To jest także codzienne doświadczenie młodego człowieka, czy to na ulicy, czy to na stadionie, czy to wreszcie w sieci, w mediach społecznościowych. I myślę, że szkoła jest ważna, ale to nie jest jedyna przestrzeń socjalizacji, w której tego typu kwestie tożsamościowe się decydują. Ale oczywiście szkoła jest ważna i pod tym względem myślę, że niestety mamy w Polsce no, pewne zaniedbania, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy ten nacisk był położony na ideologizację systemu edukacji w takim, no powiedzmy, nacjonalistycznym duchu, który uosabiał minister Czarnek. I myślę, że no te zaniedbania były i no jakby do dzisiaj skutkują w sposób bardzo niedobry. I to, że mamy ewidentnie problem z edukacją demokratyczną młodego pokolenia, to jest także efekt tych zaniedbań, ale to są także zaniedbania, które sięgają wielu, wielu lat wcześniejszych także. Wczoraj rozmawiałem z młodymi ludźmi, no i właśnie o wyborach, no to jeszcze było przed wynikami wyborczymi i sprawa dotknęła w pewnym momencie obecnego posła elekta, pana Grzegorza Brauna. I w pewnym momencie ci młodzi ludzie mówią do mnie, nie, no to jest fajny facet, no bo ja mówię, ale co jest takiego fajnego? No bo zgasił te świece chanukowe. I ja pytam się, ale przecież nie powinien tego robić. Sejm zrobił to w sposób taki. Nie, nie, no powinien to zrobić, dlatego że Izrael morduje Palestyńczyków i poseł Brown przeciwko temu protestował. I sobie pomyślałem, jak się skracają strasznie te zależności historyczno
polityczne i jakie wnioski można wysnuwać z dziwnego zachowania jednego posła i przekładać to na język gigantycznego konfliktu międzynarodowego. Tak. To, co robi ten wspomniany przez pana poseł i jego formacja, to jest z jednej strony eksploatowanie pewnych klisz antysemickich sięgających jeszcze średniowiecza, różnych stereotypów i uprzedzeń bardzo głęboko zakorzenionych w świadomości czy w podświadomości w kulturze naszej części Europy z jednej strony, a z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z bardzo sprawną manipulacją, bardzo nowoczesnymi, współczesnymi środkami komunikacji, przede wszystkim w internecie. Przede wszystkim mowa tutaj o tych dużych platformach społecznościowych, takich jak TikTok, takich jak YouTube, takich jak jeszcze inne platformy, w tym jedna przez pana wspomniana na samym początku. I jak widać, także te najbardziej nowoczesne narzędzia mogą służyć do dystrybucji, upowszechniania treści bardzo groźnych i bardzo źle zapisanych w sposób tragiczny, znanych z kart historii i naszego kraju i całej Europy. Stowarzyszenie Nigdy Więcej, którego jestem także współzałożycielem, uczestniczy w takim międzynarodowym projekcie badawczym pod nazwą Get the Trolls Out. I tam między innymi badamy obecność treści nienawistnych na podłożu religijnym w mediach, ale zwłaszcza w mediach społecznościowych w sieci. I widzimy, że zwłaszcza w polskiej przestrzeni internetu obecność takich treści jest, no jest jakoś szczególnie zauważalna w porównaniu z wieloma innymi krajami, które także w tym projekcie uczestniczą. Więc można mówić o swego rodzaju długim trwaniu antysemickich stereotypów i uprzedzeń i o reprodukcji tych stereotypów i uprzedzeń poprzez te właśnie nowoczesne, współczesne platformy. Przypomina mi się pobyt we Francji w latach 80., gdzie ojciec pani Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, miał taką tezę, że wszystkich obcokrajowców, zwłaszcza tych z Afryki Północnej, należy zapakować na barki, na statki i przewieźć na drugą stronę. No i przeciwnicy Jean-Marie Le Pen mówili: zaraz, ale kto będzie pracował w naszym przemyśle, na naszych drogach, kto będzie budował nam autostrady, kto będzie czyścił nasze miasta ze śmieci i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie ciężkie zawody przez kogo będą wykonywane? Przez Francuzów? Nie. I to pokazuje też sposób myślenia, bo z jednej strony no, niewykorzystanie, ale korzystanie z usług często obywateli francuskich, bo przecież Algieria była departamentem zamorskim, a Algierczyków we Francji bardzo dużo po wojnie francusko-algierskiej, po uzyskaniu niepodległości przez Algierię, jednak do Francji z paszportami francuskimi przyjechało. Właśnie to do siebie ma skrajna prawica i takie nacjonalistyczne propozycje, że no, sprowadzają się do bardzo prostych rozwiązań, które rozwiązaniami nie są. I tak jak trudno sobie dziś wyobrazić Europę, w tym także gospodarki krajów Europy bez pracowników, których korzenie mogą sięgać innych krajów. Tak też trudno dziś wyobrazić sobie także polską gospodarkę, gdyby zniknęli z dnia na dzień wszyscy, na przykład Ukraińcy pracujący w Polsce. Ale padają zdania o ukrainizacji Polski, prawda? Ale w takiej formie pejoratywnej. To nie jest pozytywne, to jest pejoratywne określenie. No właśnie. Co ciekawe, w ostatnich paru latach bardzo często te hasła antyukraińskie wymierzone przeciwko uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy
idą w parze z tym, o czym już wspomnieliśmy, z hasłami i teoriami spiskowymi o charakterze antysemickim. No właśnie, nowo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego, tu przez nas wspomniany, w tym właśnie się, poseł elekt, w tym właśnie się specjalizuje, że łączy hasła nacjonalistyczne, ksenofobiczne, antyukraińskie z hasłami i teoriami spiskowymi, antysemickimi, łącząc je w jakąś taką przedziwną konstrukcję, która w jego ustach brzmi być może dla niektórych całkiem przekonująco, ale, no, ale koniec końców jest groźna, bo sprowadza się do nienawiści do drugiego człowieka, do podżegania, do nienawiści narodowej i rasowej, która, no, wspomnijmy, w świetle polskiego prawa jest po prostu przestępstwem. A tenże poseł i ci, którzy go naśladują, no, czują się już od lat bezkarni w tym szerzeniu nienawiści. I to też jest jeden z aspektów tego problemu, z którym mamy do czynienia w Polsce dzisiaj. To poczucie bezkarności niewątpliwie ośmiela, rozzuchwala. Także tych, którzy są skłonni posuwać się do przemocy na tle narodowościowym i rasistowskim. Stowarzyszenie Nigdy Więcej już od wielu lat prowadzi tak zwaną brunatną księgę. To jest rejestr zdarzeń, przypadków agresji na tle rasistowskim czy ksenofobicznym i niestety codziennie dostajemy kolejne informacje o kolejnych przypadkach tego typu, przy czym obiektami tej agresji mogą być wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób różnią się od stereotypu tak zwanego prawdziwego Polaka, czyli mogą różnić się kolorem skóry, ale także pochodzeniem, wyznaniem, orientacją seksualną i tak dalej, i tak dalej. A no wiadomo, że także społeczeństwo polskie staje się i będzie stawało się coraz bardziej różnorodne, bo różnorodność jest swego rodzaju stanem normalnym także w historii Polski, no, na przestrzeni tysiąca lat. Europejskim. Tak jest i jakby różnorodność była cechą bardzo charakterystyczną także dla polskiej tożsamości, więc w tym sensie zwłaszcza pierwszej Rzeczpospolitej. Oczywiście, więc w tym sensie powrót do różnorodności dla Polski jest powrotem do normalności. Panie profesorze, co może być takim dzwonkiem, co tak zadzwoni i powie, nie idźcie w tym kierunku? No na pewno brakuje w tych sprawach głosu Kościoła w Polsce, co nie oznacza, że głos Kościoła załatwiłby sprawę, ale cisza ze strony Kościoła w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z agresją na tle ksenofobicznym, jest taką ciszą dzwoniącą w uszach często. I na pewno tego nam brakuje. I edukacji społecznej? No, edukacji szeroko rozumianej, tak. Edukacji, która oczywiście nie tylko w murach szkoły miałaby się dokonywać, ale także w wielu innych kontekstach i na wielu innych poziomach. Ale tak, myślę, że przed nami wszystkimi stoi jakiś wielki wysiłek edukacyjny na różnych polach, na różnych poziomach, od którego będzie zależała przyszłość i to Polski i Europy jako kontynentu, no, którego też jesteśmy obywatelami. Bardzo dziękuję. Była to smutna rozmowa, no ale miejmy nadzieję, że przyszłość będzie zdecydowanie jaśniejsza. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Rafał Pankowski, Collegium Civitas, był Państwa i moim gościem.